Witajcie. Dzisiaj omówię produkt bardzo tani, czyli lubrykant do łańcucha od Decathlonu. Tutaj nadmienię, że kupiłem go ponad 2 lata temu, więc przed sytuacją, gdzie Decathlon stwierdził, że najlepszy rynek dla nich to rynek rosyjski. Na tą chwilę już w tym sklepie nie kupuję. Jest to produkt pod logiem marki Bitwin i będzie to produkt na miarę mojej kretyńskiej fryzury, która była wyższą koniecznością przez testowy kask, który zabrałem na wyjazd i okazał się, delikatnie mówiąc, nieco za mały. No i to będzie produkt też tego typu. Jak widzicie, ja go nie zużyłem w całości, jest zużyty nawet w mniej niż połowie. Testowałem go jeszcze na koniu dniu i muszę przyznać, że jest to produkt za 16 zł, więc nie można po nim wiele się spodziewać. Natomiast można powiedzieć na pewno, że jest dobre w nim to, że deszcz go nie wymywa i przy całodniowej jeździe w deszczu, gdzie wiadomo, przy gravelu też jakieś piach, błoto, inne zanieczyszczenia są, to dopiero w 8-9 godzinie jazdy w takim mieszanych takich warunkach, trochę deszczu, trochę słońca, zaczyna brakować go na łańcuchu. Natomiast średnio się spiera z ciuchów. Jak już załatwicie jasne skarpety czy jakieś spodnie, nawet ciemniejsze spodnie, to zostaje ślad. Jest troszkę gęstszy od konkurencji, więc aż tak się nie rozlewa, ale dalej nie jest to topowy produkt. Natomiast całkiem nieźle pozbywa się brudu, szczególnie przy zębatce Narrow Wide, ale też przy dwurzędowym napędzie dość łatwo się czyści. No i wydaje się to zaletą, ale to jest jego największą wadą, ponieważ sam smar, nie wiem dlaczego, ma dość silne właściwości czyszczące i po prostu po pierwsze wymywa z wewnątrz rolek łańcucha inne smary, więc skraca ich żywot niestety. Piny się szybciej ścierają, a drugie, widać to nawet było po kasecie, że po wcześniej 3 miesiącach jazdy na innym oleju nie schodziła ta czarna anoda z kasety. Tutaj praktycznie po 300 km już kaseta była mocno przebarwiona. Sam napęd też niedługo pożył już przy używaniu tego smaru. Także ja się spodziewałem, że to będzie taki średniak. Idąc do Decathlonu, większość produktów to były średniaki. Niedrogie, ale średniaki. Natomiast to nie jest średniak, to jest kiepski produkt moim zdaniem i na pewno w Decathlonie znajdziecie, czy z ich marek, czy z jakichś innych, które też mają lepsze produkty. Natomiast za 16 zł kupicie w normalnej, niepromocyjnej cenie w marketach, w niektórych marketach Auchan Hanseline'a, który jest rzadszy, ale lepiej się wprawuje zdecydowanie od tego i oba będą miały 100 ml. Także nie jest to mój hejt na Decathlon. Uważam, że niektóre produkty mają dobre i tak jak mówię, ja na tą chwilę już ich nie kupuję, ale spodziewałem się, że to będzie taki średniak. Także jak pójdziecie tam kupić jakiś smar, no to zdecydowanie dołóżcie trochę i kupcie inny. Ten w porównaniu do Hanseline'a moim zdaniem się nadaje tylko do takiego najtańszego miejskiego roweru, takiego za 800 zł, jak oni sprzedają najtańsze, albo najlepiej jednorzędowca, gdzie ktoś po prostu będzie jeździł na tym napędzie do zajechania. Natomiast jest to słaby produkt i aż jest zadziwiające, że taka marka, która jeszcze niedawno u nas cieszyła się dużym zaufaniem, no, pozwoliła sobie na coś takiego dziwne. Natomiast jest to ich najtańszy smar, mają jeszcze kilka innych. W następnym odcinku omówię smar Roloffa, a później może coś od MacOffa. Tu z MacOffem to też będzie tak, że trochę będę chwalił, trochę nie. Roloff raczej będzie to pozytywna recenzja. Dziękuję Wam za obejrzenie i widzimy się przy lepszych produktach i lepszej fryzurze. Przyjemności z jazdy Wam życzę.